Często staram się jakoś wskazać poprzez komentowanie Ewangelii, Biblii, jakieś takie praktyczne zastosowania w życiu. Ale trzeba uważać, bo to nie jest tak, że to jest główny w ogóle cel, dla którego my jesteśmy ludźmi wierzącymi, żeby aplikować i praktykować to, co Bóg nam mówi. To nie etyka jest celem i drogą naszej wiary, ale drogą i celem jest chwała Boga. Dzisiaj czytamy u Jana, że oglądaliśmy chwałę. Chwałę, którą otrzymuje jednorodzony od Ojca. Gdy patrzymy na piękno Jezusa, który dane nam jest przez Ojca, gdy widzimy Jego blask, Jego chwałę, to jest największe obdarowanie. To jest coś, co zapala w naszych sercach uwielbienie, wielką nadzieję i wielkie pragnienia, które sprawiają, że potem chcemy to wszystko wcielać w życie i uwielbiać Boga, który jest źródłem tego nowego istnienia.